Bożym przyjawi się w wielu znakach. Na początku został postawiony w roku 1728 kościół murowany. W 1745 dzwonnica najwyższej w Krótkach, później uwieczniona w Herbie. Pielgrzymki wielkich hrabów i królów, jak trzeci Sobieski, to aż 3 razy do Matki Bożej Niemieckiej, za każdym razem zostawiając jakieś wolta. Niektóre z tych dałów upiększają świątynię i muzea w wielu miejscach. I wreszcie cuda, które na prośbę świętego biskupa Pelczara umieścił ksiądz Michał Wojtaś przed domem swojego dodatku, który w 1917 roku został przedstawiony Ojcu Świętemu. 31 grudnia 1917 roku przychodzi zezwolenie na koronację i ordynariusz wybiera datę 2 lipca 1921 roku. Tę uroczystość poprzedzają liczne przygotowania, aby odbudować miasto i świątynię po działaniach wojennych zbrojnych I wojny światowej. Przyjazd trzech hierarchów kościelnych, ordynariusza i sufragana przemyskich oraz sufragana lwowskiego biskupa Twardowskiego. Sama uroczystość koronacji, której setną rocznicę dzisiaj świętujemy, odbyła się na Górach Chrystowickich 2 lipca 1921 roku w liturgiczne święto Nawiedzenia przez Marię Świętej Trójmiej. Święty Józef Sebastian Pelczar, koronując obraz Matki Bożej Niemieckiej, wyraźnie zaznaczył, jakim darem dla każdego z nas jest dzisiejsza uroczystość. Na wstępie kazania biskup wtedy powiedział: chwała niech będzie i dzięki Bogu w Trójcy Jedynemu, że mi pozwolił dokonać koronacji tego obrazu Najświętszej Panny Marii i dodać jej jako Królowie Niebieskiej nową stolicę ziemską. To było wielkie wydarzenie dla ludzi z różnych okolic. Na uroczystości w ten dzień było około 25 tysięcy wiernych. Na wstępie parafianie powiedzieli o liczbie ilości wiernych dziś, ale na nim w pobożności i świętości, jakże daleko jest do ludzi tamtych czasów. O tej uroczystości minęło już 100 lat i w tym okresie wiele się zmieniło. W tym stuleciu samych koronacji i rekoronacji było kilka. Pierwsza długa koronacja wtedy 2 lipca 1921 roku, której dokonał biskup Pelczar. Później Matka Boża jest przywieziona do Polski. Druga rekoronacja, jasień 1968 roku. Święty Jan Paweł II jako kardynał krakowski i słynne przywiezienie Matki Bożej wsiadł do jasienia. Smutek wydarzenia o zaginięciu ikony z 1991 roku. Trzecia koronacja, 1996 rok. Świętej pamięci ksiądz kardynał Marian Diabłowski. Dziś jest 25. rocznica tego wydarzenia, jakże cennego dla czasów teraźniejszych naszej wspólnoty parafialnej. Maria wybrała sobie to miejsce, ciche i spokojne. Przez wiele lat mówi nam o tym. To granice diecezji państw się przesuwają, a ona nadal króluje w tym miejscu. To jest taki mały wstęp do dzisiejszej uroczystości, abyśmy jeszcze raz uświadomili sobie, po co tu jesteśmy i kto w tym miejscu jest najmniejszy, najważniejszy. Ona, Najświętsza Panna Maria, którą nazywamy łotecką. Teraz przychodzi kolejna płyta miłości. Przede wszystkim witam głównego gospodarza tego miejsca, jego ekscelencję księdza arcybiskupa metropolitę łódzkiego Mieczysława Mokrzyckiego. Cieszymy się, że ksiądz arcybiskup
razie wielkie pragnienie, aby sprawować tę Najświętszą Eucharystię i rozpocząć ten czas uroczystości jubileuszowych wobec sanktuarium. Witam czcigodny księży dziekanów, księdza dziekana Marka Niedźwieckiego, dziekana Kłodeckiego, księdza dziekana Samborskiego, Andrzeja Kurka, księdza dziekana Lwowskiego, Jana Nikla, mojego jeszcze rodzinnego proboszcza, księdza dziekana Stanisława Wybrzyńskiego, niezłomnego pielgrzyma, kapłana, który się wychował u Matki Bożej Kłodeckiej jeszcze wcześniej. I tak powiem, że chyba dzisiaj jako jedyny na pieszo przewędrował do Matki Bożej. Z tego co wiem, chyba godzina czwarta rano rozpoczął swoje wędrowanie piesze z piekłota. Księdza dziekana Wojciecha Buchowca, dziekana Stryńskiego. Witam wszystkich dostojnych księży wedle tytułów i godności Kościoła. Witam czcigodne siostry sercanki na czele z Matką Generalną Olgą Posadą i siostrą Karią i całym zarządem generalnym Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Cieszymy się z Waszej obecności dziś i mamy nadzieję, że Wasze pielgrzymowanie do Kłodeckiego Sanktuarium będzie owocowało liczne powołania do zgromadzenia. Siostry sercanki razem z parafianami kłodeckimi są głównymi fundatorami witraża św. Józefa Sebastiana Pielgrzyma. Witam wszystkie siostry sercanki obecne na dzisiejszej uroczystości na czele siostrą delegatką Edytą Kruszczą. Witają Pana Chorobu, biedną terytorialnym chromadem i stanowki Pana Iwana Kozycko. Radzimy, że Pan Berger, przedstawiciel Dzierżawnej Władzy, wita Was od zimnoli naszą ojczyznę. Radzimy, że Pan ma tak odkryte serce i bardzo dobroty dla naszej wspólnoty i dla dobra naszego zadowolenia. Witam naszych klerików chłodeckich. Witam wszystkich pielgrzymów, gości parafii chłodeckich, mieszkańców Chłodek. Szczególnie witam wszystkich pielgrzymów z odległych miejscowości, którzy pokonali wiele kilometrów, aby jednoczyć się razem z nami na tej uroczystości. W ciągu tego ostatniego czasu w szczególny sposób przygotowywaliśmy nasze serce na przeżywanie tej uroczystości. Dla wielu z nas liczba 100 stała się taką małą symboliką przed uroczystościami. Dzieci przygotowały